No i udało się nam. VIP-owskie bilety czekały na nas w hotelu. Konik zaprzyjaźniony właśnie z recepcją hotelową sprzedał nam bilety po nie najgorszej cenie. Bilety były już wykupione wiele miesięcy temu, ale dwa czekały specjalnie na nas, więc zaczynamy karnawal. Ludzie chodzą od wyjścia do wejścia, bardzo słaba organizacja. My się przepychaliśmy przez kilka minut pod bramkami i na końcu powiedziano nam, że to nie jest wejście dla nas. Patrzcie, co udało nam się jeszcze wyczytać na biletach. Sabado de cerveza ilimitada, czyli od godziny 13 do godziny 16, browary bez limitu dla nas. Musimy się śpieszyć, musimy znaleźć nasze wejście, Dominika. Lecimy. Skoczyliśmy na przód kolejki, udało nam się tutaj wejść w ciągu około pół godziny, gdzie reszta potrzebuje do tego pewnie 3-4 godzin. Siedzimy już w naszych VIP-owskich lożach od 2 godzin i nie dzieje się kompletnie nic. Ludzie wyglądają na zadowolonych, sikają się pianką, szczególnie dorośli mężczyźni sikają we włosy ładnych dziewczyn. Parada tutaj, natomiast oni nie wyglądają wcale na rozdrażnionych tym faktem. Są zadowoleni, bo mają pianę do psikania. O to chyba głównie chodzi.